kolej zaczęła swoje funkcjonowanie w służbie przemysłu górnośląskiego i powstanie było nierozerwalnie związane z tym faktem, że rewolucja przemysłowa dotarła na Górny Śląsk. No i zaistniała potrzeba stworzenia efektywnego, niezawodnego systemu transportu, bo to, co było wcześniej, czyli wozy konne, ani nie były wydajne, ani nie były niezawodne. No i tak przez 150 lat kolej obsługiwała niemal wszystkie, co ważniejsze, zakłady przemysłowe tutaj. Kopalnie węgla, kopalnie rud, cynku i ołowiu, kamieniołomy, huty, nawet szpital urazowy w Piekarach Śląskich miał swoją bocznicę. Oprócz tego odwiedził nas Urząd Transportu Kolejowego z akcją Kolejowa ABC. Będziemy mieli pokazy ratownictwa technicznego kolejowego. Przybył świetlik duch Bytomia, o tam urzęduje. Duch przewodnik bytomski, legendarna postać, przybędzie duch Rudolfa Pringsheima, ojca założyciela naszej kolei. Zapraszamy też wszystkich do naszej Izby Tradycji. Ale dzisiaj prezentujemy GGM, symulator pojazdu N57. Jak widać, tylko częściowy pulpit, niepełen. Przez chłopaków tu sami stworzyli jeszcze za lat szkolnych swoich symulator. My kontynuujemy też na przykład w stowarzyszeniu elementy, w większości na przykład kran hamulca czy nastawnik są oryginalne z pojazdu. Niestety nie udało się całego pulpitu wyjąć do tego symulatora, więc jest na ławce szkolnej, co prawda stworzony, ale jakoś ładnie w miarę wygląda. Z tym świetlikiem bytomskim, mówiąc anegdotycznie i legendarnie, prowadzę ludzi do celu. Teraz chciałbym zaprosić na uroczystości 170-lecia kolei wąskotorowych w Bytomiu. Mamy rekwizyty, stoimy obok salonki, którą właściciel kolei wąskotorowych Rudolf Pringsheim zu Rodenberg jeździł sobie, oglądając swoje włości wąskotorowe, ale przywoził też z Berlina artystów. Artystka z Hiszpanii i z Rosbarku jednocześnie, Rita von Horn Gonzales, będzie śpiewać, tańczyć wraz z kontrabasistą. Przybywa z Armenii artysta, rysownik mistrz Tigran Vardikian, będzie rysował portrety satyryczne. No, świetlik ze swoją ferajną również będzie zabawy. Kłaniamy się regionowi, kłaniamy się tradycji, kłaniamy się dziedzictwu i wykorzystujemy a to śląski hok, a to salonowe serso. To wszystko służy do zabaw, to wszystko przywiózł Pringsheim swoją salonką. Czekamy na gości. To jest jakby działanie przed salonką, ale sama wąskotorówka to jazdy drezyną, jazdy oczywiście pociągiem. Ba! Wspomnijmy, że do kolegi Rysia, czyli parowozu wąskotorowego bytomskiego, dojechał koleżka Las z Ród Śląskich. Dziękujemy. A tam obok jest parowóz i tu prośba serdeczna, żebyście głosowali, kochani, w budżecie obywatelskim na tenże parowóz. Jest to ostatni tego typu parowóz na świecie, parowóz TW47, który jest na moimi plecami. Projekt obejmuje przywrócenie do życia tak naprawdę tego parowozu. Niestety własnymi siłami nie jesteśmy tego w stanie zrobić, gdyż koszta są naprawdę ogromne, bo jeśli chodzi o ten parowóz, to nie można już powiedzieć o remoncie, a w zasadzie o odbudowie. Dziś jest gra właśnie na tym wspaniałym plenerze dzisiaj, a jutro wjeżdżamy na koncerty, do Chin wjeżdżamy, na 2 tygodnie jedziemy, szczególnie do Guangzhou. No jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że tak samo zaprosili nas tutaj na ten koncerty. I proszę, szepiesz z każdej muzyki. Każda muzyka jest wspaniała, jest dobra. Począwszy od klasycznej muzyki do popowej, rockowej, jazzowej, nawet etnicznej muzyki. Tak samo jak byłem długo w Chinach, bo w Chinach byłem 20 lat byłem. I tak samo staram się wykorzystać pewne elementy. Kolej wąskotorowa jest czymś, co przy okazji czego można ciekawie opowiedzieć o historii. A mamy od wielu lat taki renesans zainteresowania historią Górnego Śląska, jego specyfiką. To się, myślę, zaczęło wraz z rozwojem szlaku zabytków techniki już blisko 20 lat temu. Także myślę, że ludzie wyciągnęli wniosek z tego powiedzonka: cudze chwalić się swego nie znacie, zaczęli poznawać swoje. A my o tej historii Górnego Śląska przy okazji miłej podróży staramy się opowiedzieć.